No to Boże Słowo, które ma przenikać do naszych wnętrz i kształtować naszą postawę chrześcijańską, wzywa nas do tego, abyśmy słuchali Słowa Pana, żebyśmy poddawali się temu Bożemu Słowu i pozwolili, by Bóg kierował naszym życiem. Czy może Pan Bóg pokierować źle życiem Twoim? Czy może Pan Bóg poprowadzić Cię gdzieś na manowce zła i nieprawości? To tylko ludzie źli i przewrotni, tacy jak właśnie, o których mówi dziś Pan Jezus, faryzeusze, one na pokaz się modlili, szukali wielkich zaszczytów, potrafili ludzi nauczać, wzywać do tego i tamtego, ale sami palcem nie tnęli. Dlatego Pan Jezus nawet przestrzega, żeby takich nie naśladować. My mamy słuchać się w to, co mówi do nas Bóg. A zapraszam nas do tego, abyśmy podejmowali nieustannie troskę o nasze zbawienie, nie tylko własne, ale zbawienie także tych, którzy są obok nas. Bo i drodzy, w małżeństwie jest ta wielka odpowiedzialność męża za zbawienie żony i żony za zbawienie męża. Jeden drugiemu ma pomagać. Tak samo odpowiedzialność za taką postawę, takie kształtowanie i wychowanie dzieci, żeby one szły drogą zbawienia. Pewnie czasem jest to bolesne dla rodziców, że nie doczekają się, nie mogą dostrzec tej dobrej woli swoich dzieci, ale jak wtedy nie należy wątpić w to, że przyjdzie kiedyś taki czas, że te nasze troski, te nasze modlitwy postawali się ten przykład, który dajemy młodym, żeby także żyli po chrześcijańsku, żeby cenili wartości chrześcijańskiego stylu życia, one kiedyś zaowocują. Przecież tyle jest przeróżnych przemian ludzkich serc, tyle jest nawróceń, których czasem nawet już nie oczekujemy, bo wydaje nam się, że już wszystko stracone. Nie. Nie idzie na marne to, co w trudzie wypracowujemy w duszach naszych wspólników domowego życia. A nawet więcej, jeżeli możemy, oddziaływamy także i na swoich bliskich, sąsiadów, znajomych. To jest właśnie wezwanie dzisiejszego Słowa Bożego. Słuchajcie Słowa Bożego. Obmyjcie się, bądźcie czyści. Bo Bóg przebacza. Słyszeliśmy w słowach dzisiejszej Ewangelii, że nawet największe rzeczy Bóg przebacza. W pierwszym czytaniu. Choćby grzechy nasze były czerwone jak szkoła, ponad śmiech wybiegają. I czasem Bóg budzi się w sercu człowieka, który błąkał się po bezdrożach moralności, prowadził złe życie, budzi się jakaś taka nadzieja odrodzenia. A gdy nawróci się, to nawet nie tylko wystarczy mu spowiedź sakramentalna, ale on chce to jak gdyby światu całemu powiedzieć, że szczęścia wielkiego doznał, kiedy porzucił złe i grzeszne życie. Moi drodzy, czym są wyznania świętego Augustyna, dla którego złym życiem, młodzieńczym życiem, bolała jego matka święta Monika. Prawie całe życie swoje przemodliła i przepłakała właśnie o łaskę nawrócenia syna Augustyna. A gdy zawrócił z drogi złej, to nie tylko podjął dobre chrześcijańskie życie, ale poświęcił się Panu Bogu i stał się jednym z wielkich świętych. Napisał bardzo wiele wspaniałych dzieł z zakresu teologii, tego nie objęlibyśmy swoimi ramionami tych arcydzieł z zakresu moralności chrześcijańskiej, teologii chrześcijańskiej.
chrześcijańskiej tyle przekazał światu o swoim nawróceniu. Jego wyznania to książka, która jest w całości, jak gdyby jego spowiedzią, szczegółową spowiedzią z całego jego życia. Bo serce człowieka teraz czuje tę potrzebę, żeby nie tylko przed Bogiem powiedzieć: Boże, bądź miłości grzesznej duszy mojej, ale wypowiada się przed ludźmi z tego zła, którego się nie dopuścił za życia, ale i też z tej łaski, której doznał przez swoje nawrócenie. I ja myślę, że ta książka, której wspominałem o tej Ani Dolędzinowskiej, bo dziewczyna dzisiaj ma chyba ze 32 może lata, która przeżyła gehennę w swoim życiu, ona pisze o tym wszystkim, to też spowiedź z jej życia, z tych brudów, które nazwała piekłem. Ona się chce przed ludźmi wypowiedzieć i wypowiedzieć na końcu wielką radość, że mogła po 15 latach odbyć spowiedź świętą, nawrócić się i spojrzeć Chrystusowi Panu w oczy. Człowiek czuje taką potrzebę. I to są właśnie, jak ja widzę tego świętego Augustyna z pierwszych wieków chrześcijaństwa i tę dzisiejszą dziewczynę, podobne sytuacje, chociaż w innym czasie, ale ta potrzeba wyznania przed Bogiem, a także przed ludźmi tego, co było złe w moim życiu. Moi drodzy, dzisiaj właśnie woła do nas Bóg. Umyjcie się, bądźcie czyści. No i do nas te słowa trafiły, bo jesteśmy gotowi przyjąć Pana Jezusa do swego serca. A ilu jest takich, którzy mają już zamknięte na ten Boże wezwanie? Ilu jest takich, którym być może nawet opowiadamy, żeby skorzystali z czasu rekolekcji, ze spowiedzi świętej, a oni są obojętni? Jak długo Pan będzie czekał? A mają na usprawiedliwienie tyle rozmaitych powodów, żeby się wymówić o tej spowiedzi. Najczęściej akcent opowiada swoje rzeczy Panu i tak nie zna. Pewnie, że Pan tak zna. A jednak mimo to Pan czeka, żebyś Ty wyznał te rzeczy, żebyś uznał swój. I gdybyśmy tak werbowali Pismo Święte, to przekonamy się, że na wielu miejscach właśnie Pan, który zna grzech człowieka, sam jak gdyby z własnej inicjatywy podchodzi do niego i skłania go do tego, żeby uznał swój grzech. A jak to było z grzechem Adama i Ewy? Ukryli się grzechowie i zrozumieli, co się stało. I kto pierwszy występuje? Pan Bóg pyta: Adamie, gdzie jesteś? Pan Bóg chce ten sposób, tym pytaniem dotknąć jego sumienia. A dlaczego się ukryłeś? A dlaczego tak zrobiłeś? Pan Bóg pomaga mu uznać, czy wyspowiadać się. A potem, gdy Kain, syn, zabił swojego brata Abela, no to zazdrość się w jego sercu urodziła, że Pan przyjmuje ofiarę Abla, a jego nie przyjmuje, no bo byle czym chciał Pana Boga zbyć, zabił swojego brata. Straszna zbrodnia. I znowu głos Boga: Kainie, gdzie jest twój brat? A on co odpowiada, zamiast uznać swój grzech? A czy ja jestem stróżem tego brata? I Pismo Święte pisze, podaje, że chodzi o smutny, dręczyło do swojego, a nie chciał uznać swego grzechu przed Bogiem. I tak moglibyśmy przejść dalej. Król Dawid, wspaniała postać króla, ale też uległ wpływu od złego ducha. I wziął żonę Jasza. Ona porodziła dziecko, żeby zatrzeć ślady królewskiego grzechu. Tak zrobił wszystko, żeby nie miał pretensji
do obiegu grzechu mądrzej właśnie strony zgrzeszy. I wydawało mi się, że jak zawsze ślady to już koniec. A tymczasem znów inicjatywa Boga. Bóg posyła do niego proroka, który mówi w przypowieści o pasterzu, który ma wiele owiec i kradnie owce jedną jedyną, temu, który więcej nie ma, tylko potem jedną jedyną. I król oburzony, że takiego trzeba bardzo słowo skarać. A prorok co mu mówi? Tym niegodziwym pasterzem jesteś ty, który zabrałeś żonę Uriasza. I dopiero wtedy skruszało serce króla Dawida. Dopiero wtedy zaczął wołać z głębokości, wołam do Ciebie, Panie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w obrobie swej litości, zgładź nieprawość moją, bo grzech mój jest ciągle przede mną. Można próbować zatrzeć ślady, ale przychodzi moment, kiedy sumienie człowieka nie daje mu spokoju. I dobrze, jeśli tak jest, Boże, jeżeli nie widzi innego wyjścia, jak tylko odebrać sobie życie. Czy nie mamy też w Ewangelii takiej sceny? Przecież jak Judasz zdradził Pana Jezusa, jak Pan Jezus z dobrocią, do Niego mówi tak jak mówi do Abrahama, do Kaina, do Dawida. Tak Pan Jezus mówi do Judasza: przyjacielu, przyjacielu, po co się przyszedł? Całunkiem zdradzasz swego mistrza. Czy to podziałało na Judasza? Na Judasza? Nie wiem, jak się skończyło, ale przedtem, zanim się powiesił, sumienie kazało mu się wypowiedzieć w wielkim bólu i goryczy. Szkoda tylko, że pod niewłaściwy adres się wybrał. Bo gdyby poszedł do któregoś z apostołów, gdyby poszedł do kogoś, kto go zrozumie, on poszedł do tych faryzeuszy, którzy dali nędzne 30 srebrników i zawołał głośno, rzucając je pod stopę ich. Zgrzeszyłem, wydając krew sprawiedliwego. I ta tragedia bolesna i smutna. Wtedy właśnie, kiedy człowiek nie wie, gdzie zwrócić się bólu swojego serca i komu wyznać grzech. Pewnie wiele innych moglibyśmy jeszcze znaleźć miejsc, które nam mówią o wielkim dobrodziejstwie tego właśnie sakramentu pokuty, tego pobudzania sumienia człowieka przez Chrystusa. A przeczytajcie sobie to spotkanie Pana Jezusa przy studni Jakubowej z Samarytanką. Czwarty rozdział Ewangelii Świętego Jana. Rozmowa Pana Jezusa, znowu On jest tym, który wychodzi z inicjatywą. Daj mi miłość. A ona się dziwi, a nawet gorszy, że On, Żyd, odzywa się do kobiety samarytańskiej. To nie było w zwyczaju tamtych czasów. I Pan Jezus mówi: o, gdybyś wiedziała, kto prosi Cię o wodę. Kto jest? Kim jest ten, który z Tobą rozmawia? To Ty byś mnie poprosiła, a ja bym Ci dał wody żywy. I tak się rozpoczyna rozmowa, a Pan potem mówi: no to daj mi tej wody. Pan Jezus jej mówi: to idź i przyprowadź swojego męża. Ja nie mam męża. Tak, to prawda. Bo ten, którego masz, których nie masz, nie mieli Twoim mężowi właśnie. Tak zaczyna się co? Dotknięcie sumienia tej Samarytanki. Dotknięcie, żeby uznała swój grzech. I co się przeciwko kończy? Ona nawet zapomniała z Pana z Tobą zabrać, to pobiegła do Samarytanki i powiedziała: chodźcie, chodźcie, bo spotkałam tego, który mi wszystko powiedział. Ona staje się apostolką. Zaprasza innych do Chrystusa. No myśmy też tak mieli zrobić, tak na początku tych rekolekcji prosiłem, ale pewno nam się nie mówiło, bo powinno być nas tu więcej. Niech jednak przyjdzie taki czas,
gdy zaowocuje to Boże Słowo, które dotyka sumień ludzkich, pobudza je do wyznania i do nawrócenia. Tylko trzeba korzystać ze sumienia świętego. Tak trudno czasem ludzi do tego przekonać. Jest taka znana, dobrze historia Niemca, wychowanego w dobrej katolickiej rodzinie. Nawet były takie nadzieje, że będzie misjonarzem, poświęci się Panu Bogu, będzie nawracał innych, ale w swojej młodości w pewnym okresie przestał chodzić do spowiedzi świętej. Uwzdurał sobie w głowie, że Pan Bóg zna moje grzechy, to ja nie muszę chodzić do spowiedzi. Tak jak to czasem niektórzy robią. Gorsza, bo jednak przystępował świętego karstwa do komunii świętej. A potem już w ogóle zerwał z wszystkim, bo tak się zaczyna właśnie deprawacja ludzkiego sumienia. A dopełniono jeszcze tej deprawacji sumienia, zagłuszenia sumienia tego młodego człowieka, kiedy zgłosił się do szkoły w Dachau na takiego dozorcę więziennego. To on sam pisał o tym w swojej autobiografii. Najpierw kazał mu się znęcać nad psem, a potem nad jego własnym psem, chociaż ten pies był dla niego przyjacielem, a potem nad ludźmi, bo taki jest rozkaz, a sobie nie zmienię nic. Taki jest rozkaz, masz do wypełnienia. Wiecie, kto to był? Komendant obozu śmierci w Oświęcimiu, Rudolf Ferdinand Hess. Wzorowy komendant. Stworzył obóz koncentracyjny, gdzie kilka milionów ludzi zginęło za niepopełnione winy. A jak się skończyła wojna, uciekł. I on sam pisze, że trzy razy był w takim niebezpieczeństwie, które mogło się zakończyć końcem jego życia. Śmierć. A jednak jakoś Pan wyprowadził nas. Ukrywał się w Anglii i tam został aresztowany przez policję. W ostatniej chwili chciał się jeszcze otruć, bo ciągle był na to nastawiony, żeby tylko nie dostać się żywy w ręce policji. Wyjął ampułkę z trucizną z kieszeni, zdenerwował, upadł na ziemię, rozbiła się i otruł się. Ja myślę, że dlatego, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył wiecznie. Może się nawrócić taki człowiek? Czy to jest możliwe? Odpowiedzialny za tyle niewinnych ludzi, którzy ginęli w okrutnych warunkach. Tak jest Boże miłosierdzie, moi drodzy. Może, bo choćby grzechy wasze były czerwone, czarne, ponad śniegiem. Rudolf Ferdinand Hess w polskich więzieniach to trwało 2 lata. Na końcu był w więzieniu w Wałowicach. Zrozumiał, że szedł w złą drogą, że był błędny ideologii hitlerysty i przygotowywał się na śmierć, wyrok śmierci przez powieszenie. Ostatnie chwile oczekiwał na ten wyrok właśnie w więzieniu w Wałowicach. Więzienie, które jest pomiędzy klasztorem ojców karmelitów i parafianą kościołem. Tu na anioł pański biją dzwony, tam na anioł pański biją dzwony. I te dzwony uderzają w sumienie, nie tylko w uszy, ale w sumienie Chrystusa. Prosi o księdza, bo chce się wyspowiadać i przygotować na śmierć. Taki zbrodniarz. Nie chce umierać bez łaski. I wyspowiadał się. Mamy okazję poznać tego jezuitę, ojca Lon, ojciec Lon jezuita, który z Krakowa przyjechał, żeby przygotować go na śmierć. A w ostatniej chwili, kiedy Hess wychodził,
miał wyjść na wykonanie wyroku śmierci, poprosił o kartkę i coś dopisał. I napisał. Tak napisał. Sumienie zmusza mnie do złożenia jeszcze następującego oświadczenia. Jako komendant do wozu śmierci poświęcili jestem odpowiedzialny, tam wymienia za ile innych ludzi zginęło do jego czasu. On wybaczył kiedyś te zbrodnie. Nawet w końcu proszę o przebaczenie. Mówili, ten człowiek nie ma sumienia. To nieprawda. Każdy je ma. Nawet ten, który nie zagłuszył. I on się czasem budzi. Tak właśnie przeżył swoje życie, a jakie listy pisał właśnie ostatni dni i do żony, i do swoich, te czwórka dzieci się za nim modliło, i żona. I ta modlitwa zaowocowała w tym czasie. I więcej, niektórzy więźniowie się modlili za takich poprawców. Tak Pan Jezus kazał, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ojciec Maksymilian Kolbe do swoich braci, współbraci w więzieniu w Masiarach mówił, nie czuję nienawiści do nikogo. Moi, którzy nas prześladują, popatrzcie, jak to zaowocowało, choćby w życiu tego strasznego, trudnego człowieka, który prosi o kartkę przed wyjściem na wykonanie wyroku i pisze sumienie, sumienie. Taki jest, moi drodzy, efekt, skutek wrażliwości człowieka na to, co mówi Bóg. Na to dotknięcie sumienia naszego przez Pana Jezusa, czy to w przypadku Samarytanki, czy tego faryzeusza, który zaprosił, a nie uszanował należycie i dobrze się, że jakaś tam kobieta przychodzi i odmywa łzami swoimi nogi Pana Jezusa, którego cenny olejem Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, on cię tym gorszy. Widzisz, że to wiedzę. I krótko mówiąc, no ucz się po niej, bo tyś nie zrobił tego, co powinieneś, a ona za ciebie to doświadczyła. To jest, moi drodzy, czas, który nam daje Pan Bóg. Umiejcie także i z innymi dzielić się tym, co przeżywamy w czasie tej rekolekcji. Żeby i oni skorzystali, żeby nie odeszli z tego świata obciążeni swoimi winami, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika. Nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się zbawił. Dlatego mówi do nas, choćby grzechy nasze były czerwone, już nawet koniec śmierci.